na kanale. Dzisiaj zabieram Was do sklepu spożywczego w Norwegii i zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak drogo, czy jednak to jest trochę przesadzone. Niektórzy mówią, że w Norwegii za chleb trzeba zapłacić tam 15-30 zł, żeby jakikolwiek kupić. Tak więc chodźmy. A ten sklep, do którego Was zabieram, to jest jeden z takich lepszych. On ma ceny rzeczywiście trochę wyższe niż inne sklepy. Ale coś w tym musi być, bo te produkty no, rzeczywiście trochę lepiej smakują niż ten sam odpowiednik w innym sklepie. Idziemy. W większości sklepów są automaty, w których oddajecie butelki. Za małe butelki jest chyba 2 korony, za większe 3 korony. I z tego co kojarzę, to do Polski właśnie też weszło to, że każda butelka ma kaucję i po prostu trzeba ją zwrócić, żeby odzyskać. Kupujecie na przykład za 30 koron, to właściwie 33, bo butelka jest warta 3. Ale oddajecie butelkę i ta butelka zwraca Wam tą kaucję. Wszystko jest proste i chwilne. To wkładacie butelki i możecie później wybrać, czy chcecie grać na loterii i wygrać nawet chyba do 1 000 000 koron, tak, 1 000 000 koron, czy po prostu chcecie odebrać pieniądze, które macie pewne za te butelki. Ja zawsze odbieram pieniądze za butelki. Kiedyś próbowałam grać, na przykład 70 koron miałam z butelek i wygrałam 50 koron. No ale to też pomaga potrzebującym. No fajnie pomóc, idziemy do sklepu. Żeby właśnie nie marnować jedzenia, to tu macie na przykład 10 koron za kilogram tych rzeczy, co tu są. Często to są warzywa, jakieś owoce i po prostu wkładacie do jednego woreczka, to jest tylko miks, wykładasz, miksujesz i po prostu nie patrzą na cenę oryginalną produktu, tylko to, co macie w worku, jest warte 10 koron kilo. Pierwsze porównanie ceny bierzemy się za jabłka. Teraz akurat mamy promocję i kosztują 20 koron kilo, ale zazwyczaj to jest około 34 koron za kilogram jabłek. Kupiłam tutaj zielonego ogórka i nie zauważyłam, że miał po prostu od paznokcia, wiecie, przebitą skorupkę. Pan to zobaczył przy kasie, mówi, o, 50% zniżki. Aktualnie jest spoko promocja, bo jest taki tydzień niskich cen w sklepie i ziemniaki kosztują tylko 10 koron kilo, ale zazwyczaj też to jest około 20, nie? 17-20 koron. Cebula 21 koron kilo. Chyba, że kupujecie pakowane po 2 sztuki, no to troszeczkę drożej. 23 korony za, nie wiem ile to jest, 450 gram. Pieczarki, no dosyć drogo, 80 koron. Taka porządna pieczara. Papryka. Papryka w tym roku jest dosyć droga, zawsze była tańsza. I patrz, 75 koron za kilo papryki, no to trochę jest. O, bar sałatkowy, jeśli ktoś ma ochotę. 19 koron za 100 gram. Jeśli chodzi o chleby Norwegii, to mamy spory wybór. I tak, są chleby, które kosztują 15 koron. 5 lat temu kosztowało one około 7 koron, a teraz już najniższa cena jest 15. To jest taki chleb, który zjecie pół chleba i nadal nie jesteście najedzeni. Kiedyś słyszałam łyżka mąki, kilo powietrza. I to jest prawda. To jest właśnie jeden z tych chlebów. No to taka, widzicie, taka bułka. Nie wiadomo co. O, i skończyłam. 11 koron kosztują. Ale lepsze chlebki są z drugiej strony. I od razu Wam pokażę. Różnią się wyglądem. Idziemy. Jak widzicie, te chleby już wyglądają o wiele bardziej atrakcyjnie i smakują też o niebo lepiej. Tak, sami widzicie, już trochę jest wyższe. No 47 koron za ten chlebek, który waży, ile on tu waży? 700 gram. O, ten bardzo dobry. Tylko strasznie się sypie cała skorupa z niego, ale jest smaczny.
ten lubimy, jeszcze cieplutki i często z promocją, na przykład 3 chleby, na przykład z tej firmy, za 100 koron, czyli się opłacą, ma tak jakby jeden chleb w gratisie. Samemu możecie sobie włożyć chleb do pokrojenia. Nie tak jak w Polsce, że po prostu pani za ladą może wam albo pan skroić chlebek, jeśli macie takie życzenie. Tutaj sami wkładacie, czekacie, aż chlebek wyjdzie, bierzecie woreczek, ten chleb przeskładacie tu do woreczka i do oryginalnego opakowania. Spoko. Bo tak to większość chlebów jest po prostu w całości jako bochenek niekrojony sprzedawana. Dostępne jakieś słodkości. To wygląda pysznie. A w cenowo jak to wygląda? Musiałam zerknąć. Przykładowo taki deserek. 50 koron. No w knajpie byście musieli za 130 pewnie zapłacić coś takiego. W jakiejś kawiarni. Ja uwielbiam drożdżówki, które są w Norwegii. Większość jest właśnie z ciasta francuskiego. To jest przepyszne. Z czekoladą w środku. O, jest plonka akurat. O. Wszystkie są wyśmienite. A drożdżóweczki też pycha. No wszystko jest pyszne, ja uwielbiam. Ale mamy też zwykłe, jak widzicie. Ale te o niebo lepsze. O niebo lepsze. Ceny. To taki donut 21 koron. No jakieś 8 zł. 7, 8. Teraz korona nisko stoi, więc nie można liczyć przez pół, tylko takie bardziej 3/5 złotówki. Jeśli będziecie w Norwegii, to jest taki must have, co musicie spróbować. Krewetki w takiej zalewie. Bardzo dobre jest właśnie z serkiem, jakimś filadelfią czy czymś pod spodem. Pyszka. W niewielu sklepach w Norwegii macie, tak jak tutaj, ladę, gdzie można świeże produkty kupić na wagę. No ale tak samo jak w Polsce, w Biedronce czy w Lidlu. Czy Tesco też nie ma takich do wyboru, żeby ktoś was obsługiwał za ladą. Tylko wszystko hermetycznie już pakowane. Tak jak w każdym sklepie macie produkty wyższej jakby jakości z lepszych niby firm. I na samym dole macie takie najniższej ceny, czyli jakbyście kupowali produkt biedronkowy, Auchana albo Polo Market i tak dalej. Więc to już na przykład macie tutaj prawie kilo za 30 koron. A najdroższy macie na przykład no, kilogram za 171. A tak, wiecie co? Ja lubię te dżemy. To jest spoko. Taki przeciętny, na przykład 30 koron kosztuje. Ale ten na no, mojej nie różni się w ogóle praktycznie w smaku. Daniel, czujesz jakąś różnicę? Nie, ja lubię ten. No, ty lubisz ten. Truskawkowa. A ten już widzisz, 60 koron kosztuje. A ten za kilo 31. No ale nie ma wielkiej różnicy i te dżemy są spoko. A najdziwniejsze jest to, że te dżemy, ale chyba wszystkie, nawet w Norwegii, mogą stać pół roku i się nie zepsują. Czy to dobrze, czy źle? Dobrze i źle zarazem. Nutelka. 55 koron za opakowanie 350 gram. Płatki. Nesquiki, jak widać. Ceny. O, minus w Norwegii jest taki, że jest bardzo słaby wybór produktów. Nie macie jak w Polsce na przykład całej lodówki z różnymi produktami, różnymi serami. Tylko 2-3 firmy maksymalnie. Makrelka w pomidorkach, uwielbiam. A najlepsza jest z Remy Tusen, to jest inny sklep. I ona jest właśnie z tej marki jakby najtańszej, a jest bardzo dobra. Ale jest ogromna różnica, jeśli na przykład kupujecie w Remy Tusen makrele, a na przykład w kiwi. Na moje w kiwi jest dużo gorsza. Rema jest takim dosyć lepszym też sklepem, mi się wydaje. Więc jak to Meny albo Rema. Produkty takie. O, jak kapsułki do zmywarki. Jakaś chemia do mycia. O, na przykład mamy kapsułki do prania. Akurat to jest promocja, więc to się praktycznie nie liczy. No ale 14 kapsułek w cenie 80 koron. Cukier
30 koron kilo. Tak samo macie mąkę. 15,50 za kilo. Owsianka 21,50. Ale bierzcie pod uwagę, że tu są ceny zawyżone jakieś 3-4 korony niż w innych sklepach, no bo ten jest taki trochę droższy. W Norwegii jest popularne, albo nawet przyjęte już, że w piątek to jest taco. Mają nawet nazwę taco fredag i w piątki tu się je. Dlatego w każdym sklepie macie całe działy z rzeczami, które są związane z właśnie kuchnią meksykańską. Tak samo właśnie jak taco jest takim daniem narodowym Norwegii, to nie ma meksykańska kuchnia nic z Norwegią wspólnego. Tak samo pizza mrożona grandiosa. Pizza pochodzi z Włoch i tak naprawdę była jedną z pierwszych mrożonych pizz w Norwegii. I Norwegowie ją tak kochają, że przeprowadzono ankietę i ponad 150 tysięcy osób zjada tą pizzę nawet w Wigilię. Można? Można. Wczorajsze chlebki, 15 koron. Dzisiaj jest sobota, więc jutro sklep zamknięty i próbują po prostu wyprzedać to, co się nie udało. Do tej pory sprzedacia ma krótką datę ważności. Tak samo te produkty tutaj, o, to akurat ktoś wrzucił. Największa różnica cen w produktach to jest na pewno mięso. W Norwegii jest dużo droższe, ale też ma na przykład dobrą jakość. Na przykład mięso ze Szwecji, a Norwegii to jest przepaść. Tam jest wszystko faszerowane wodą, że nawet na mięsie widzicie takie, wiecie, od igieł znaki, bo po prostu wodę wpychają. A w Norwegii na to mięsko jest dosyć spoko, ale zobaczcie, 1,5 kilo, 220 koron, no jakaś stuwa, nie? Na polskie. I też kawałek kurczaczka, akurat nie ma ceny, ale tutaj macie 52 korony za 200 gram. Tylko, że to są jakieś takie bardziej ekologiczne już, nie? Mięsko mielone, 87 za 400 gram. No i tak samo są ceny niższe i wyższe, zależy czy ten produkt jest właśnie takiej najtańszej firmy, czy taki, o patrzcie, tu macie za 600 gram z kurczaka, takie mielone za 53 korony, no to. A tu z lepszego za 59 za 400, 200 gram mniej, no ale lepsze jakoś mięso, lepiej wygląda. Idziemy dalej. Też są dania ciepłe do kupienia i pyszne kurczaczki z rożna, które czuć z daleka. Miam, miam, miam. Polecam. Minusem Norwegii jest to, że oni dbają tak jakby o swój handel wewnątrz państwowy i nie sprowadzają za dużo produktów z zagranicy, tylko po prostu wspierają swoją gospodarkę. I minus jest taki, że macie mało firm do wyboru, bo na przykład spójrzcie na sery, prosty przykład. Jedna firma, która produkuje wszystko, reszta Tine i Norwegia. Nic innego tu nie znajdziecie. O, i First Price, czyli to najtańsze, ale macie mało wyboru, nie macie jak w Polsce sertaki, jakiś królewski, jakiś... To są tutaj fajne nazwy, ale no w Polsce jest pełno do wyboru, ale tutaj no niestety nie ma takiego wyboru. Ale ser, którego musicie spróbować po przyjeździe do Norwegii, jest to brązowy ser, który jest... Jak wiecie, on jest brązowy. Ma taki słodki dosyć smak. Nie wiem, jak ten smak opisać. Jest taki trochę jakby karmelowy. Nie karmelowy, ale pyszny. I oni jedzą nawet ten ser słodki, czy z salami, czy właśnie z normalnie z pomidorem, czy z dżemem. Pycha, jak uwielbiam. Ale u mnie na przykład w rodzinie przepadają za nim. Nie wiem czemu, to jest pyszny. Tak samo w Norwegii popularne są różne takie pasty na te właśnie krewetkowe, bekonowe, o smaku szynki. Często jest
właśnie pasta o smaku kawioru i ona jest bardzo taka słona, ale dosyć spoko. Może nie jest to mój numer jeden, ale jest smaczny. Czekoladowa. Nie widziałam czekoladowej jeszcze. Oj, z Frey, czyli bardzo pyszna czekolada. Chociaż ostatnio nie wiem, czy coś się nie zmieniło, jeśli chodzi o jej składniki. Trochę inny smak jest. Teraz to jest promka, ale za 140 koron za taki kawałek sera normalnie trzeba dać. Teraz jest za 110. Zmienili, że to teraz będzie stała cena. O, ale zobaczcie tutaj. Norwegia serek. 140 koron za taką kosteczkę. No, najtaniej nie jest. First price jest za 100, czyli widzicie, że ser jednak w Norwegii trochę kosztuje. Jeśli chodzi o szynki, to wybór jako taki jest. Zwykle te lepsze szynki są na przykład po 5 plasterków w pudełku. Co mam tu mogę pokazać? Ceny też nie są najniższe. No, zobaczcie, tu macie 100 gram szyneczki i kosztuje około 15 zł. A to jest taka zwykła gotowana szynka, to nie jest nic specjalnego. Jeśli chcemy znaleźć coś lepszego, chodźmy na przykład tutaj. I 90 gram szynki za 30 zł. Tam 25, 52 korony prawie. Też nie wygląda jakoś niesamowicie. Coś takiego jak nasza ogonówka. Ten oczywiście najtańsze, tu już macie szynki 250 gram za 25 koron. Jednak ta szynka też pozostaje wiele do życzenia. Szynka to nawet taka jest nie jak szynka, no taka dziwna. Średnia, ja bym jej nie polecała. Lecimy zobaczyć ceny jajek. Come on. Ja coś mówiłam na temat Grandiosy. No ona chyba w środę jest, w piątek jest taka, a w środę to jest właśnie pizza. 75 koron mrożona pizza. Dosyć chyba droga, nie wiem jaka jest cena w Polsce teraz za pizzę. Ona ma 500 gram, jakieś 35 zł. Lepiej chyba świeżą kupić. I ona w smaku nie jest w ogóle specjalna, więc nie wiem, czy mam się zachowanie. Z jogurtami nie ma lepszego wyboru. Tak jak w serach. Jedna firma Tine. Tine to jest jedyna firma, która to robi. No nie ma nic, nie ma wyboru. To są wszystkie jogurty, jakie mamy w Norwegii dostępne. A w Polsce, widzicie tą oszą, macie dwa działy z jogurtami. Ja osobiście uwielbiam jogurty z ryżem. Pycha. O, a z malinkami wezmę może ze dwa. Pyszne. Jeśli chodzi o mleko w Norwegii, no to i tak jest droższe niż w Polsce, ale sama nie wiem, czy to jest drogo czy tanie. Jeśli kupujecie mleko, które praktycznie nie ma w ogóle tłuszczu, no to macie 21 koron za litr. Na przykład to mleko kosztuje już 28 koron i ma 4% mleka, czyli macie 4 zł różnicy pomiędzy 0,5% a 4%. Jest to trochę, ale mleko w Norwegii dosyć spoko jest. Smakuje skit, a najlepsze jest to mleko o smaku truskawkowym, na które sobie dzisiaj pozwolę. Jest przepyszne. Czekoladowych nie polecam, bo smakują jak zimne kakao. Można sobie samemu wsypać kakao do mleka, jest to samo. No co przepłacać? Smakuje jak kakao, smakuje jak kakao. Nie jak czekolada mleczna, nie. Masło 40 koron, 50, to jest troszeczkę więcej. 400 gram masła 40 koron, a to jest takiej firmy trochę bardziej, wiecie? Za 50, a macie już
kółki, no. Smakuję osobiście, nie czuję różnicy. Najbardziej lubię masło z solą, bo ja uwielbiam, jak coś jest słone. Wszystkie jajka w Norwegii są z wolnego wybiegu, więc nie ma tak, że co się stanie, to znaczy, że kury są w jakichś złych warunkach, bo... O, zobaczcie, na przykład tu macie zestaw, który składa się z 18 jajek, ale są dosyć małe. W porównaniu, jak weźmiemy na przykład zestaw tutaj za 12 jajek, za 15 koron. No to nie wiem, czy to widać, no jajka są, jest różnica. Więc czasem niby spoko, macie tutaj o wiele 18 jajek, macie 12, ale są malutkie. Więc jedna korona różnicy, ale 6 jajek, no trzeba się zastanowić. Ale na pewno nie jest to właśnie kwestia tego, że jajka są na przykład nie z wolnego wybiegu. Patrzcie, spoko jest tu w norweskich jajkach. Jak otworzycie środek, to macie napisane, jak chcecie, o Jezu, jajko lejące, 3-6 minut. Takie już bardziej, wiecie, z tym żółtkiem ściętym, 6-8, a na twardo 8-10 minut. O, jest. Z wolnego wybiegu kurek. Więc nie ma. Tak, chyba w Polsce są takie jajka, które nie są z wolnego wybiegu. Tutaj w Norwegii wszystkie muszą być z wolnego wybiegu. Tak więc to jest spoko. Jak najbardziej jesteśmy za, żeby kurki miały godne warunki. Aha, ale oczywiście mamy jajka, które są takie super ekologiczne. Wtedy to nasze 6 jajek za 33 korony. A, to już możesz sobie kawę zmielić od razu. Kupujecie sobie kawę w ziarkach. I po prostu mielicie, ale z tego co kojarzę, to też nie jest dostępne na... w każdym sklepie. Chyba nie ma tego, nie? W każdym sklepie, że muszę mielić kawę. A właśnie, to jest menu, on jest trochę droższe. Fajna opcja. Kupujecie ziarka, macie własną mieloną kawę. Spoko. Z czystym śledziem, pyszna, gorąca czekoladka, która no smakuje jak gorąca czekolada, pyszotka. Macie tu kilka saszetek. 10 saszetek, 50 koron, czyli 10 koron za saszetkę. No jakieś 4 złote. Ale warto. Herbatki z Liptona. 35 koron za 20 takich saszetek. 4 piramidki. Te herbaty dosyć drogie są, ale chyba w Polsce też, ale pyszne, zielone z skrzynką, no. Teraz kwestia alkoholu w Norwegii. Jak widzicie, są godziny. Codziennie od poniedziałku do piątku, od 8 do 20 można kupić alkohol, a w sobotę od 8 do 18. I musisz mieć powyżej 18 lat, czyli chyba jak w Polsce. Z tym, że w Norwegii w normalnym sklepie nie kupicie alkoholu, który jest mocniejszy chyba niż 5%. Macie cydry, które mają 4,7 i piwka normalne. Ceny piw, no dosyć drogie są w Norwegii w porównaniu do Polski. Piw i wszystkich alkoholi ogólnie. Zobaczcie, na przykład tu macie... O, korony, no to w Polsce też ta korona jest i ona kosztuje. Jedna taka buteleczka 350 ml kosztuje 44 korony, czyli około 20 zł za jedną butelkę. Piwa normalne w puszce. To jest taki popularny wybór. Jedna za 36,5. No, drogo, 15 zł za piwko. Jeśli chcecie bardziej jakieś takie egzotyczne, to macie 45 koron. Przykładowo Summersby jedno w puszce kosztuje 50 koron, około 23 zł z obecnym przeliczeniem koronu na wsłuchówki. Jeśli chcecie kupić alkohol, który jest mocniejszy niż piwo i właśnie cydr, który ma około 5%, musicie iść do specjalnego sklepu, który się nazywa Vin Monopolet i tam macie już wybór alkoholi właśnie od win po jakieś mocniejsze trunki.
i on też ma swoje godziny działania, weekendy krócej, w ciągu tygodnia dłużej. Wybór chipsów w Norwegii. To nawet jeszcze nie są chipsy, to są orzeszki. Tutaj są takie bardziej chrupki. A chipsy. Tu macie już takie bardziej chipsy. I tutaj, i na tym koniec. Wyobrażacie sobie w Polsce mieć taki mały wybór? Zobaczcie, jakie ciężkie życie jest w tej Norwegii. I chipsy norweskie nie są za dobre. Czuć taki olej często z nich. Spoko są Pringlesy, Pringlesy wszędzie mają ten sam smak. Ale jeśli chodzi o norweskie chipsy, to szału nie ma, szału nie ma. Jednak w Polsce to w Polsce. I wybór, i smak. I to samo. Marud. First prize. Kim's. I Pringlesy, a tak to innej firmy nie ma. Marud. O, te ma tam inną firmę. O, i Sri Lanka, ale też widzicie, norweskie chipsy. To są takie właśnie bardziej fit. No, Marud. Te są w miarę spoko. Sól i pieprz. A tak to zje się, bo się zje. No, ale nie ma jakiegoś super wyboru. Lejsy? A nie było chyba wcześniej lejsów w sklepie, nie? W Norwegii. Jedynie... Co? Może tylko w Meny są, ale lejsy nie były normalnie dostępne w takich sklepach właśnie norweskich. Można było je kupić w jakichś sklepach typu wiecie, ze wszystkich krajów, ze wszystkich państw różne produkty. No ale żeby w normalnym sklepie to jakaś nowość. O, te są dosyć spoko. Ale też takie fitnessiarskie. Oho, ale co do chipsów mogą narzekać, ale jeśli chodzi o norweskie słodkości, przede wszystkim czekoladę z Freja, a Nidar też jest spoko, no to jest pyszka. Chociaż ostatnio je jadłam i coś mi się daje, że zmienili skład. Na gorsze oczywiście. No ale mam nadzieję, że to tylko mi się wydawało. Smash do spróbowania, jak jesteście w Norwegii na pewno. Must have Freja. Tak samo... O. Moja siostra Kasia bardzo dobrze zna ten produkt. Quick Lunch. Też musicie tego spróbować w Norwegii. To niby też jest takie norweskie, ale mi to za bardzo nie smakuje. W środku macie taką galaretkę, coś jak delicja. Przykładowo w Toffifee 60 koron. Gorzka czekolada. No, ceny są trochę wyższe, no ale trzeba brać pod uwagę. O, 11 koron za 100 gram. A jak widzicie, ceny są trochę wyższe niż w Polsce, ale musicie brać pod uwagę, że to są inne zarobki. I wtedy jak patrzycie właśnie stawki godzinowe do cen, które są w sklepach, no to nie jest aż tak drogo. Wydaje mi się, że po wszystkich inflacjach, które są w Polsce i w Norwegii, bo nas to też nie ominęło, ceny żywności są o wiele droższe niż wcześniej, jakieś 2 lata temu. To mimo wszystko wydaje mi się, że za godzinowe stawki można więcej kupić w Norwegii niż w Polsce. Ale no jest różnica, jakieś się za 500 koron zrobiło zakupy i miałeś na przykład 3 wory, a teraz za 500 koron co macie 1 worek. Ale ta sama sytuacja jest w Polsce, z tego co kojarzę. Też kiedyś można było za 100 zł kupić dużo, a teraz za 100 zł co się kupi. No ale wszędzie to jest sam problem. Obecny kurs walut jest dosyć słaby, bo jedna korona jest warta 38 groszy, a jeszcze jakieś 2 lata temu, 3, była warta około 45-50. Więc rodziny, które na przykład żyły na 2 państwa, jak na przykład mąż pracuje za granicą, żona w Polsce z dziećmi, na pewno teraz odczuwają różnice w pieniądzach, które są wysyłane do Polski, no bo to już jest 2/5 mniej, jakby nie patrzeć, no bo jak było 30 z 30 kilka groszy za koronę, a wcześniej było około 50, no to jest spora różnica. Więc jak ktoś żyje w tej Norwegii, no to tak tego nie odczuwa. No jest inflacja, jest trochę drożej, no ale nie tak tragicznie. Zobaczcie na przykład produkty dla dzieci, bo często są rodziny, które na forach widzę, chcą przyjechać do Norwegii, ale się zastanawiają, jakie koszty życia. To sobie porównajcie, na przykład tu macie z Nestle takie małe kaszki dla dzieci w cenach 26-23. Tu macie kaszki do rozdrabiania 90 koron, 87 dokładnie, 16 porcji będzie.
Czyli jakieś 40 koron za te 40 zł za taką paczkę. Różne musy. 15 koron za sztukę. Około 7 zł. Też jest drożej. Wydaje mi się, że w Polsce właśnie jest 4 zł, może to kosztuje 5. No to już 2 zł na jednym musie. No ale dalej bierzcie wtedy to pod uwagę, że inne zarobki są. Jeśli dwie osoby pracują w Norwegii, to wydaje mi się, że na pewno jest spoko komfort życia. Jeszcze zależy, kto się czym zajmuje. Jeśli w Polsce pracują dwie osoby za najniższą krajową i dwie osoby w Norwegii za najniższą krajową, no to na pewno będą mieli lepszy standard życia tu w Norwegii niż w Polsce. Dodatkowo macie różne socjale, pomocy, ułamek ceny na przykład na wysłanie dzieci do przedszkola, do żłobka i te dwie osoby mogą pracować, to jest spoko, bo państwo finansuje jakąś cenę, żeby właśnie zachęcić ludzi do chodzenia do pracy i odsłania dzieci do żłobka. A w Polsce ten, kto nie pracuje, ma żłobek, a ten, kto pracuje, nie płaci. I to jest właśnie taka lipa w Polsce, no bo co, lepiej nie pracować i wysłać na socjal, czy pracować i mieć i tak zniżkę. Ach, ta Polska. Ostatnio wiedziałam, że w Polsce reklamują norweski system odporności Tranmolers. To porównajcie cenę, czy nie zdzierają z was w Polsce. Ile to jest? 160 kapsułek? 130 koron. Kasy obsługowe to jest niebo i ziemia w porównaniu do Polski, bo w Polsce przekładacie skanowaną rzecz i miga, że waga się nie zgadza. Tu nie ma czegoś takiego, że waga się nie zgadza. Przekładasz po prostu i tyle, a nie, że co chwila trzeba wołać jakąś panią albo pana, żeby przyszli, zobaczyli i zatwierdzili, że jest jakiś błąd. Więc tutaj kasy obsługowe są spoko. Dlatego jest spoko, że możecie wrzucać monety i od razu się wydaje reszta, że pani nie musi wam wydawać. Chyba, że banknoty w pieniądzach papierowych, no to wtedy pani wydaje. Ale spoko jest to, że może wrzucać to i wychodzą pieniążki. Właśnie pojechaliśmy do sklepu, gdzie macie owoce i warzywa przede wszystkim, ale też produkty z całego świata, z różnych kuchni świata. I właśnie jeśli chodzi o owoce i warzywa, to na pewno o wiele taniej kupicie je właśnie w takich sklepach, które prowadzą zazwyczaj Pakistańczycy, Turcy, czasami Azjaci. I dobra jakość i niższe ceny. Idziemy. Chyba nie pokazałam w poprzednim sklepie, ale to 40 koron za kilo. A normalnie w sklepie około 56 kosztują, z tego co mi się kojarzy. Klementynki w menu były po 49 koron, w macie za 18. W tamtym menu mieliśmy za chyba 70, coś było tak, będę musiała zweryfikować, tak jest taniej. Chodźcie, nawet w tym sklepie możemy znaleźć taką namiastkę polskich produktów. Ale też oni dobrze wiedzą, że bardzo dużo Polaków jest w Norwegii. Nawet mają pojedyncze słowa polskie przy kasie, bym czasem było, o, dziękuję, o, dzień dobry i tak dalej. I przykładowo ceny 20, 18 zł taki mały nezik. Co my tu mamy? Ogórki kiszone, sałatka. Sałatka warzywna. Około 14 zł. Ogórki kwaszone to... Jak kwaszonych nie kupuję, zawsze kupuję kiszone jak już. O, kapustka kiszona, 40 koron.
jesteśmy już w domu. Wyłożę wszystkie produkty, które kupiliśmy, pokażę wam rachunek, jak mniej więcej cenowo to wyszło. Będziecie mogli porównać w sumie ile jest produktów, do jakiej ceny. Tak więc wykładamy. No dobra, a więc tak, mamy ziemniaki, mamy jabłka, kukurydza, dżem, odświeżacz, mleko truskawkowe, pyszne swoją drogą. Cięte pomidory, dwa jogurciki takie, paletę 8 jogurtów owocowych, bambus w puszce, dwie puszki tuńczyka i 18 jajek. Za to wszystko zapłaciliśmy 377 koron. Czyli ile to jest, jakieś 200 zł? Nie 200. Około 150, tu napiszę wam cenę. Czyli za 150 zł mamy 18 jajek. Pokaż może, jak to właśnie wygląda. No myślę, że w sumie w Polsce by się za to zapłaciło pewnie ile? Jak myślisz? Nie wiem, jak są ceny za bardzo. Z 50 zł? Czy więcej? Tylko miejcie ciągle na uwadze to, że różne są zarobki. Załóżmy właśnie sprzątaczka, tak jak ja pracuję w sprzątaniu, początkująca, jeszcze bez żadnych tych egzaminów, zarabia około 220 koron teraz? 30? 220 chyba. Też to sprawdzę, bo nie wiem. Tak naprawdę niecałe 2 godziny roboty tu macie. Tak więc myślę, że w miarę spoko. Za produkty w tym sklepie warzywnym zapłaciłam 300 koron, no ale 50 koron za same oliwki, prawie kilo. 60 koron za mleko kokosowe, tutaj chyba z litr. Jest litr. 35 koron za kubusia. I papryki były już tam o wiele taniej, tak jak na filmie zobaczycie. Jeszcze kupiłam dodatkowo ser feta. I on też dosyć drogi jest, więc dlatego taka cena. Reszta produktów o wiele taniej z tych warzywnych niż w normalnym sklepie. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik pokażę wam właśnie te ceny norweskie, będziecie mogli sobie porównać i zobaczyć, czy rzeczywiście, czy jest drogo, czy nie jest drogo. Mi się ogólnie wydaje, że do zarobków jest spoko, o wiele bardziej spoko niż w Polsce. Tak więc do następnego filmu, dzięki za oglądanie, pa!